Służby przegrywają walkę z dopalaczami, tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Pomimo hucznych zapowiedzi rządu, policji oraz inspekcji sanitarnej w walce z niebezpiecznym zjawiskiem coraz łatwiej kupić saszetkę z nieznaną substancją, przez którą wiele młodych ludzi straciło zdrowie i życie. Ani prawo, ani organy państwa nie nadążały za dynamicznymi zmianami na rynku sprzedaży dopalaczy. Na największą przeszkodę natrafiono wtedy, kiedy handlarze przenieśli dystrybucję dopalaczy do internetu oraz do sprzedaży bezpośredniej. Dealerzy w sieci mają wolną rękę. Serwery stron internetowych oferujących środki odurzające i dopalacze znajdują się poza granicami Polski, przez co policja nie jest w stanie ich namierzyć. Jak grzyby po deszczu powstawały punkty ksero lub lombardy, w których w najlepsze trwa handel spod lady. Szybko dostrzegli to również sami mieszkańcy, głównie z powodu pojawienia się szemranego towarzystwa w okolicy. Nie, ona potrzebowała śmietany. Ja mówię, ja ci polecę tutaj do tego kiosku, a tam teraz nie ma, tam teraz narkotyki sprzedają. No i tylko tyle wiem. Ponad 16 tysięcy zatruć Sanepid odnotował w ciągu ostatnich 6 lat. Liczba ta jest szacunkowa i zaniżona, gdyż system diagnozowania i informowania o takich przypadkach nie został odpowiednio uregulowany i nie wszystkie przypadki były zgłaszane i rejestrowane. Rekordowy był 2015 rok, gdzie do szpitali trafiło ponad 7300 osób. Raport NIK ujawnia poważne luki w prawie. Między innymi inspekcja sanitarna nie może samodzielnie przeprowadzić kontroli, jeżeli ma podejrzenie, że w danym miejscu są sprzedawane dopalacze. Mateusz Czmielecho, 24.